Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się No Man's Sky. Przyjrzymy się wersji na gogelki. Wow. Siedzimy na kanapie wygodnie. Będziemy, mam nadzieję, podziwiać widoki. Gierka, która miała bardzo ciężki start dawno, dawno temu, bo ona jest, zdaje się, z 2015 roku. I wtedy były na niej psy wieszane. Niestety. Dobra, jesteśmy na stateczku. Ja tu już grę wcześniej zacząłem. Nie, nie chciałem lądować. Dobra, jak już jesteśmy, to zobaczymy, jak wygląda stacja. Jesteśmy znowu w No Man's Sky. Możemy sobie pooglądać stateczki na planecie. Siema, ziomuś. No powiem wam, że długo czekałem na to, żeby pograć sobie w No Man's Sky'a. Bo gierka przez tyle lat przeszła bardzo dużo i praktycznie nie została zarzucona przez, wiecie, tych deweloperów. I powiem wam, że cały czas pracowali nad nią i zrobili zupełnie inną, nową grę. Cały czas coś dodają non stop. Nie przypali mnie ten silnik. Dobra, chodźmy sobie na górę. Zobaczmy, jak to wygląda. Ale powiem wam, że jakościowo, no to niestety nie powala. Okej, czyli tak się wchodzi. To są jakieś tam pierdoły. A jak się wychodzi? Okej. Powiem wam, że no, ta stacja nigdy nie wyglądała jakoś super. Ale ogólnie jakoś nie jestem zadowolony z tego, powiem wam, na tą chwilę. Gdzie jest mój stateczek? Dam radę tam skoczyć? Dam. Dobra, wchodzimy na nasz statek. Polecimy sobie na jakąś planetę. Czekajcie, wycentruję sobie obraz. O, teraz. No, czemu znowu ląduję? Przecież leciałem do przodu, co się wydarzyło? Teraz pytanie, czy mogę wystartować? Nie mogę. Muszę wysiąść. Muszę wsiąść z powrotem.
Planeta Raj, czyli będzie kolorowo, ale zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Jak w ogóle nasz stateczek wygląda, super fajnie. Tam mijamy stację, tam gdzie byliśmy. Powiem wam, zawsze tęskniłem, kurczę, fajnie zegary wyglądają, takie przybrudzone jakby. Zawsze, wiecie, marzyłem o tym, żeby polatać sobie w 3D w kosmosie, to jest coś pięknego. Co to za planeta? To mamy płomienna. I co, lecimy zobaczyć? Czy lecimy na tą rajską może? Może lećmy na tą rajską, co? A ta? Też rajska. Tą nie odkryto. Tylko pytanie. Pytanie, jak się leci, wiecie, na turbo? Bo nie pamiętam. To jest skanowanie, ok. Tu się zmienia bronie. Dobra, ładuje się, już widzę jak. Lecimy. Zobaczymy planetkę. Dodamy czadu. A co to jest? To jest jakiś księżyc? Puścimy sobie skan. Jest noc teraz. Przelecimy sobie powoli. Powiem wam, no jakościowo nie wygląda to za dobrze. Lata się super, naprawdę. Kurczę, powiem wam, No Man's Sky to by był flagowiec taki, jeżeli chodzi o kosmiczne takie przygody, latania statkami. Natomiast nie wygląda to dobrze w tej chwili, powiem wam. Wygląda to tak przez cudzysłowie okno, to wygląda to bardzo słabo. Ale wiecie co, tutaj nic nie ma na tej planecie. Polecimy trochę szybciej. Bardzo mgliście to wygląda. Ja myślę, że ja tą planetę sobie pominę, bo jest po pierwsze noc, po drugie nic tu nie ma, nie widzę przynajmniej, nawet na skanach nic nie widzę. Polecimy sobie w kosmos jeszcze raz. Nie na stację kosmiczną, polecimy sobie tu. Zobaczymy. Ciekawe, czy paliwa mi w ogóle, wiecie, starczy, bo ja sobie tak latam. To jest potrzebne dużo paliwa, żeby sobie latać. Wygląda, powiem wam, fajnie. Na razie żadnej wiadomości nie będziemy odbierać. Będzie tam pipać trudno. No, wygląda fajnie. Ogólnie leci się super w kosmosie, naprawdę rewelacyjnie. O, gogle wibrują. Co my tu mamy? Jakiś domek? Patrzcie, nieznany budynek jest. Wow! Ale mi się w głowie zakręciło, powiem wam.
Powiem wam, teraz mam problem ze sterowaniem. O matko. Jezu, ale mi się w głowie kręci, powiem wam, strasznie. Dobra, wylądujmy tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. No. A to jest czat, powiem wam. LS by w tryb w teleportacji wejść, tak? Patrzę, mam latarkę. Tam nie mogę podejść. A tam? Co to za maszyneria są? Gdzie tu jest wejście z drugiej strony? Chyba tak. Okej. Wiecie co, tu trzeba było się przyzwyczaić do sterowania. O, cieplutko. Śmieszne. Dobra, ale co, przeczytałem to? Czy nie? Kurczę, no fajnie jest. Wiadomość, wykonaj zwrot. RS, LS. Nie wiem, co się stało, czemu mi to wyskoczyło. O, mogę podskakiwać. Mam jetpacka. A czemu jestem w takim dziwnym trybie? Aha, bo to jest ten jakby... Ojej, coś poprzestawiałem, powiem wam. Nie wiem, jak z tego wyjść teraz. To jest problem. O. A właśnie, czy tu coś możemy zrobić z tym? Weźmy sobie, zrobimy, bo brak przetrwania. Zmieńmy sobie, bo... Bo powiem wam, że... Nie chciałbym zginąć. Od razu. Zróbmy sobie wszystko na... Ja wiem, że to trochę cheatuję teraz, ale... Dobra, tym sobie kopię, to wiem już. Laserem. Aha.
Aha, to jest jakiś hud, tak? W ten sposób robię. A, to jest taki, widzicie, skaner i tutaj mam. Mogę sobie odznaczać. Wszystkie punkty mam podane na ekranie. Tam moduł zakopany. To jakaś skrzynia i tam można się kopać. Okej. Mam jetpacka. Ale powiem wam, że wygląda to słabo. Znaczy, fajnie, że wiecie, że w ogóle jest. Fajnie, że w ogóle mamy możliwość polatania po planetach. Polećmy sobie może jeszcze na inną planetę. Ojej, nie to. Lecimy do góry. Jakiś stateczek przeleciał. Co to za planeta jest? Tam byliśmy? Sprawdźmy. Patrzcie, nie odkryto. Zeskanujmy, ona wygląda na fajną. Hiperborealna, czyli zimna, tak? Samo podróżowanie w kosmosie jest świetne. Natomiast powiem wam, że brakuje tutaj ewidentnie jakości. To nie jest klasa. Znaczy inaczej. Headset nowy od Sony mógłby pokazać znacznie więcej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że gra jest, że oni wykorzystali jakąś tam już technologię, bo ona wcześniej w VR też była ta gierka. I na PC-cie też jest. Dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że oni po prostu coś tam udoskonalili, może trochę rozdzielczość podkręcili. Ale powiem wam, że nie wygląda to dobrze. O, i takie latanie w kosmosie, to trzeba być naprawdę, powiem wam, być odpornym. Bo nie jest to proste. Błędnik tutaj szaleje. Ja siedzę w tej chwili, wiecie, na kanapie. A mimo wszystko błędnik mi wariuje. Zobaczmy, co tu jest. No ale jakościowo powiem wam, że to nie jest to. Tutaj z bliska to tak, to wszystko wygląda ok. W miarę. Natomiast problemy się zaczynają, wiecie, na powierzchni. Ja wiem, że to jest bardzo duży obszar do pokrycia. Zobaczcie, to się renderuje dopiero tutaj, te cokoły. Ale wygląda to tak sobie. O matko, ale mi się w głowie kręci. Powiem wam. Nie jest to proste. No tutaj za dużo nie zobaczymy. Widzicie, dopiero się wyrenderowały te. Fakt, że to jest wszystko płynnie robione, nie jest źle. Dobra, wysiądźmy sobie tutaj może na chwilkę. Na tej zimie. Sam statek wygląda spoko. Jest taki surowy, ale generalnie nie jest źle. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało tutaj na powierzchni zimowej planety. Gdzie ma problem z wysiadaniem? No wszystko jest takie, powiem wam, zamglone, nie? Jest takie nieostre. Jakbyście mieli taki, kurczę, takie wrażenie, że coś jest nie tak tutaj z tą grą, nie? Widzicie, zwierząt w ogóle nie było widać. W tej chwili dopiero jak żeśmy wylądowali, to widzimy cokolwiek, że jakaś fauna i flora istnieje. A tak to się skały tylko te duże renderowały.
Powiem wam, że nie jestem zadowolony, ale fajnie, że pokazuje. Widzicie tutaj temperaturę powierzchni, wszystko jest jak gdyby na chudzie macie to zrobione, nie? Możecie sobie o w ten sposób skanować. Fajna sprawa. Zwierzaka możecie sobie zeskanować. Jest to dużo szybsze i wygodniejsze niż. Jest to dużo szybsze i wygodniejsze niż normalnie w grze, powiem wam. Tak, pod tym względem jest fajnie. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, wiecie, taki. O, widzicie, te zwierzaki się nagle pojawiły. No cyrk. I to wszystko jest niegroźne, bo jest na zielono. Tam coś mamy daleko. O, tu też nagle zwierzak się zrenderował. Powiem wam, nie jestem zadowolony. Szkoda, bo gra jest świetna, uważam osobiście. Uważam, że gierka jest naprawdę przekozacka. Naprawdę jest co robić teraz w tej grze. Kiedyś ona miała jakieś tam problemy. Ale jest tyle kontentu dodane w tej chwili, można takie cuda robić. Widziałem, że ludzie budują budowle aż do kosmosu. Bawią się razem, naprawdę, robią sobie domy, jakieś tam odwiedzają się nawzajem, bo też można już teraz, wiecie, się od pewnego czasu można się odwiedzać w kosmosie, w tym wszechświecie. Jest dużo, naprawdę dużo, dużo aktywności. Można misje robić, można się trochę postrzelać w kosmosie. Są mechy, są statki różniste. Naprawdę jest duża gra w tej chwili, bardzo duża. Taka i możecie pograć na różne sposoby. Możecie pograć sobie singla, możecie sobie pograć multiplayer w cudzysłowie, czy tam co-op. Możecie sobie pograć ekspedycje, możecie sobie robić misje, możecie sobie budować, możecie sobie dowolnie, tak jak ja widzieliście, teraz powyłączałem wszelkie trudności. I na przykład nie mam trybu survival, praktycznie w ogóle zero, nic mi teraz pewnie nie ucieka. Ani życie, ani nic. Więc nie muszę się martwić o zapewnianie jakichkolwiek, wiecie. No teraz nie mogę złapać. Nie wiem czemu. Czekajcie, wycentruję sobie może tak. Dobra, teraz poszło. No, trochę szkoda mi, że to. Nie wiem, może to jest, wiecie, kwestia też techniczna, nie? Że się nie da po prostu bardziej. Na tą chwilę może. Co bym na przykład chciał zobaczyć w takiej wersji, jak na przykład jest na PlayStation. Chciałbym zobaczyć na przykład Elite Dangerous. Gierka w jakimś tam stopniu podobna. Natomiast wiecie, myślę, że mogłaby pokazać pazur. Tam też już jest opcja lądowania na planetach, jak gdyby posiadania postaci fizycznej. Więc myślę, żeby było fajnie. Też by było kozak. Natomiast tutaj jestem zawiedziony, szczerze mówiąc. Tutaj kokpit, te takie detale, te małe, cieszą. Natomiast już planety to nie bardzo. Lecimy na stację kosmiczną. Musicie pamiętać, że każdy save w tej grze jest wykonywany w sposób następujący, że musicie wysiąść ze statku. Dobra, nie skanujcie mnie, ludzie. Ja lecę tylko na stację, nic od was nie chcę. Ogólnie lata się fajnie. Zobaczcie, skrzydła widać, silniki się kręcą. Tu jakieś kable lecą, nawet ładnie poukładane.
Kokpit wygląda spoko. Trzeba być odpornym, także bitki kosmiczne na pewno wyglądałyby, powiem wam, na kozaku. Te wszystkie, wiecie, manewry. Te manewry, no to powiem wam, żeby była sprawa taka fajna. Strzelanie się. Natomiast te wnętrza i te planety, no to wyglądają słabo. Jak dla mnie. To znaczy inaczej, nie pokazują możliwości. Się ma znowu problem z wysiadką z tego wehikułu. Trzeba z dwóch stron naraz chycić. No i nie mogę wysiąść. Widzicie, tu za rączkę nie mogę złapać. No, na pewno kwestia jest przyzwyczajenia. Do tego jeszcze mi to pipcze cały czas. Dobra, tutaj się pożegnamy. Odczucia mam bardzo mieszane. Liczyłem na więcej. Dostaliśmy no to, co dostaliśmy. Fajnie, że jest na VR-a, natomiast no nie jest. Wiecie, wy widzicie to lepiej na ekranie telewizorów. Musicie uwierzyć mi na słowo, że to nie wygląda świetnie. To znaczy inaczej, to wygląda jak na razie z tych wszystkich demek i gierek, które oglądałem, wygląda zdecydowanie najgorzej. Patrząc na możliwości sprzętu. Także ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że coś tu się jeszcze poprawi w tej grze, bo bardzo chciałbym to ograć na VR-ze. Tymczasem do zobaczenia.